Witam serdecznie. Mam przyjemność dla portalu Miejski Ogrodnik pokazać kilka kompozycji florystycznych. Nazywam się Małgorzata Mrozowska-Lange, prowadzę kwiaciarnię leśną. Pokażę dzisiaj proste rzeczy w szkle. Będzie to kompozycja w gąbce florystycznej. Użyję szkła. Wiadomo, potrzebna mi będzie gąbka florystyczna. Troszeczkę ozdobnego piasku. Użyję rośliny, już pokażę jakie, żeby w miarę prosto je objaśnić. Ageratum, czyli żeniszek. Bardzo ciekawa roślina, nawet rośnie w naszych ogrodach. Róża Memory Line. Prosty goździk zielony, taki pistacjowy. Odmianę chryzantemy Santini, taką zieloną. Jeszcze będę miała różyczkę gałązkową, perukowiec, to też znana roślina ogrodowa. I użyję też pędów kokornaku. On ma piękne, duże liście, ale ja wezmę tylko pędy. I na samym końcu jeszcze dołożę takiego storczyka, on się nazywa Wanda, w bardzo ciekawym odcieniu fioletu. Gąbka florystyczna oczywiście jest takim materiałem, który nie powinien być widoczny w kompozycji. Ja muszę ją użyć z dwóch części, żeby mi się ta druga część nie wywróciła. Mam takie patyczki, które ją zablokują. Mam różne struktury tego piasku, żwiru. Najwięcej chciałabym użyć takiego zwykłego piasku nadmorza. Też odcienie są różne, ale mniej więcej one się zgrywają w kolorach szarości, troszeczkę srebra i bardzo, bardzo bladego takiego odcienia fioletu. Ważnym momentem jest, kiedy sypiemy grubszy żwirek i potem chcemy zmienić go na cienki i te drobne rzeczy wdzierają się pomiędzy grube ziarenka. Trzeba troszeczkę to ubić, żeby on osiadł bardziej. I teraz nie możemy sypać tak, żebyśmy nadawali bieg piaskowi, tylko po prostu musimy w to miejsce, które chcemy nasypać, nasypać dokładnie ten żwirek. Najpierw troszeczkę grubszy, a potem dopiero ten drobniejszy. I po takim grubszym możemy dopiero sypać ten drobniutki, czyli taki o strukturze piasku. Też jeszcze wstrząsnę, on lepiej osiądzie. Niestety powciska się pomiędzy, ale to też dobrze wygląda. Te wszystkie piaski, żwirki powinny uzupełniać się mniej więcej w kolorach kwiatów, chyba że na coś chcemy mocniej zwrócić uwagę i coś podkreślić, czyli skontrastować. Wówczas jedną rzecz pozostawiamy bez powtórzenia koloru.
Gdzie możemy dostać takie piaski, żwirki? Najczęściej, jeżeli chodzi o piasek, to w hurtowniach florystycznych. Natomiast grubsze struktury polecam odwiedzić tam Centrum Kamienia, ogrodnicze takie centra też mają i budowlane składy mają o różnej strukturze te kamyki, od malusieńkich, bardzo regularnych i w kolorze, do dużych kamyczków. Teraz włożę pędy kokornaku, które nam ukształtują kompozycję. Specjalnie wybrałam takie pędy, które są lekko skręcone, bardziej takie dowcipne. Gąbkę, żeby utrzymać w ciągłej wilgotności, powiem szczerze, bym podlewała codziennie, bo ona ma podwójne parowanie. Paruje i tutaj, i rośliny wyciągają. Ja jeszcze tą część tego pędu wzmocnię poprzez linki ratanowe, ale to na samym końcu. To, co można powiedzieć o kwiatach, bardzo ważną rzeczą jest grupowanie kwiatów, bo kompozycja musi mieć pewien porządek. Nie możemy wkładać kwiatów przez przypadek, tylko planujemy sobie, że ta część będzie na przykład zielona, plamą fioletową będzie następne miejsce, natomiast biały kolor, który będę używała, będzie uzupełnieniem pomiędzy tymi kolorami. Od goździka zaczynając, grupowanie polega na tym, że rośliny muszą się dotykać i to, co ważne, jedna lekko nad drugą. Wtedy to wygląda dobrze. Tak jak neutralna jest ta róża gałązkowa, która wypełnia przestrzenie pomiędzy ważnymi częściami mojej kompozycji, tak samo ta chryzantema jest bardzo neutralna, bardzo często używana, no i oczywiście wytrzymała. Dosyć mocnym akcentem będzie żeniszek, ageratum. Też wytrzymała roślina, bardzo długo się trzyma w gąbce. I następna bardzo fajna roślina, taki wypełniacz, ale też i neutralny, już lekko z końcem lata kojarzący się, perukowiec. Może kleić trzeba, czy można czasami przemyć końcówki, żeby do gąbki nie były poklejone części. Perukowiec trochę kładę na wierzchu. On taki ma być pierzasty jak dmuchawiec i ma przykrywać z wierzchu całą kompozycję troszeczkę, aczkolwiek nie całkiem. Tak jak powoli, lekko widać, że ta kompozycja ma takie lekkie przełamanie, leciutki zwis. On jest trochę kapryśny, ale ja go zaraz uporządkuję. Do przedłużenia użyję chryzantemę, którą sobie ucięłam, lekko już przymierzyłam. Ona już będzie wychodzić, tak jak tutaj Państwo dobrze jeszcze widzą, gąbka jeszcze jest nie do końca zakryta. Gąbka musi być powyżej naczynia, żeby pod odpowiednim kątem wbić rośliny, które mają zwieszać się. To jest bardzo ważne. Jeżeli zamierzamy zrobić kompozycję, która ma mieć wypust i on ma być zwieszający się, odpowiednio wyżej musimy zostawić gąbkę. Tak jak wspomniałam, użyję również ratan. Ratan jest, jak go kupimy, jest dosyć sztywny, związany w pęk. Żeby dobrze nam służył, trzeba go namoczyć. Wtedy jest giętki i jak zaschnie, to zostanie w takiej pozycji, jak go włożymy. Tak jak wiklina. Ja tutaj użyję naturalne te skręty od kokornaku jako zaczep. Ponieważ to wszystko za bardzo mi tutaj odstaje od naczynia, żeby nie było widać, ja użyję takiej normalnej rafii do wiązania bukietów. Ona jest zielona, nie będzie mocno widoczna.
Można powiedzieć, że kompozycja prawie jest skończona, ale ja dzisiaj chciałam troszeczkę dodać akcentu kolorystycznego i jeszcze uzupełnić ten fiolet, bo mam piękną wandę o takim fioletowym, głębokim odcieniu i storczyk, wiadomo, nie lubi gąbki. Ścinamy jeden mniejszy, drugi trochę większy kwiat i wkładamy w takie ampułki, które są uzupełnione wodą. I wtedy bardzo łatwo jest pielęgnować tutaj i dolewać wodę, bo tylko zdejmujemy gumeczkę, dolewamy wodę, jak roślina wypije. One naprawdę nie piją dużo. Oczyszczamy tutaj z wszelkich zbędnych końcówek zielonych. Te roślinki mają, tu jeszcze raz zetnę i pokażę, one mają takie szypułki. Tą szypułkę zrzucamy, bo to będzie pierwsza rzecz, która będzie gniła w wodzie. Oczyszczamy i do wody. Jeśli ta część ampułki ma być widoczna, to trzeba ją zamaskować. Ale ja włożę tak dzisiaj pomiędzy kwiaty, żeby nie było jej widać. Tu muszę ściąć, bo jest za długi koniec. Jak motyle na neutralnym gruncie na goździkach. Większy kwiat, mniejszy, ten mniejszy nad większym. Leciutko powyżej. Możemy jeszcze, jeżeli bardzo nam zależy, to tutaj ładne kuleczki od perełek zamontować. Ja zamontuję, aczkolwiek to nie jest bardzo konieczne. I jeszcze chciałam pokazać te rzeczy, które możemy sobie zrobić do domu, nie tylko związane z kwiatami ciętymi, ale możemy pokusić się na rzeczy doniczkowe. Do takiego zasypania żwirkiem muszą to być rośliny bardzo wytrzymałe. Najlepiej, żeby to były sukulenty i oczywiście ten piasek i te kompozycje, żeby stały na dosyć jasnym miejscu, tak jak potrzebuje sukulent. Ja tutaj zasypałam taką drobniutką krasulę. Oczywiście, jeżeli szykujemy sobie w domu taki kącik ze żwirkiem, z piaskiem, z dekoracyjnymi rzeczami, możemy sobie zrobić też małe podgrzewacze, takie jeżeli mamy zbędne szkła, które stoją w kącie długo, 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 nie wiemy, co z nimi zrobić, to tak zasypane żwirkiem i podgrzewacze włożone też myślę, że uzupełnią całość kompozycji w domu. Bardzo dziękuję dzisiaj za uwagę i zapraszam na następny odcinek Sekunda dla Kwiatów.